Popularny program kulinarny prowadzony w Gwarze Śląskiej, Rączka Gotuje, tym razem nagrywany był w Dębowcu. W słonecznej pogodzie przy tężni solankowej pan Remigiusz przygotowywał swoje kolejne pyszne potrawy. Jak się w Dębowcu gotuje? Bardzo fajnie, ciepło, ale bardzo, bardzo za to dobry luft solankowy, także wszystko do zdrowotności. A dzisiaj prawdziwe pyszności, bo karczek w soli pieczony. Były też dania z rodowodem takim trochę austriackim, jako że ziemia należała kiedyś do Habsburgów, więc był sznycel z szynki, do tego taki dobry kartofel salat, no i będą jeszcze bajaderki. Z taką ciekawostką z ziemi cieszyńskiej, Bystusz, myślę, że ciekawie. Oczywiście zapraszam do oglądania mojego programu Rączka Gotuje. A już wiadomo, kiedy będzie emitowany tutaj odcinek z Dębowcem? Wiadomo, w najbliższą sobota i niedziela, czyli to będzie 22-23 września, w standardowych godzinach, sobota 18, niedziela 10 rano, także zapraszam do TVP3 Katowice. A pana dzisiejszy gość teraz zniknął. Jest, o, mamy tam. Jest. Więc solanki, które wydobywamy tutaj w Dębowcu, są solankami leczniczymi. One zasadniczo nie są przeznaczone do spożycia. To nie są produkty spożywcze. One mają działanie lecznicze i działanie kosmetyczne. Służą do inhalacji, do kąpieli, do nawilżania pomieszczeń. No ale przede wszystkim w terapii przeróżnych dolegliwości dróg oddechowych, gardła, zatok, oskrzeli, płuc. Jak tutaj kuchnia smakuje? Bardzo mi smakuje. Chleb jest pyszny i karczek bardzo dobry, soczysty. Właśnie soczysty widać. To przepis będzie wykorzystany? No myślę, że tak. A paniom jak smakuje? Bardzo dobry, wyśmienite, soczyste, fajne w smaku. A pani? Pyszna, pyszna. Jak państwu smakuje? Bardzo dobre. A tutaj? Dziękuję, dobre. A pani kosztowała? Przepyszne, przepyszne. I tu mamy jeszcze kolejnego. No, dziękuję, dziękuję. Dobre, dobre. Dobre. Rączka Gotuje, zapraszamy!